Dzień dobry, a wraz z nami można powiedzieć polski Gordon Ramsay, czyli człowiek, który odpowiada za to, że mamy coś zjeść na stadionie. Mam takie pytanko. Mówi się, że ta kiełba stadionowa, ta nasza gięta na Solskiego 1 jest najlepsza w Polsce. To ile tej kiełby tak w kilogramach musisz przygotować? W zeszłym sezonie padł rekord, to prawie było pół tony na jednym z wydarzeń. W tym roku próbujemy poprawić ten rekord. Na razie może jeszcze nie idzie to w tym kierunku, ale myślę, że na dzisiejszym komplecie będzie naprawdę dobrze. Ale gięta to nie tylko jedyny produkt, który mamy w ofercie. Co tam jeszcze możemy kupić, żeby zjeść? To mamy wszystkie przekąski, popcorny, nie popcorny. Głównym wyborem jest właśnie kiełbasa, czy to w bułce, czy to w formie hot doga, czy to na tacce. A mamy również w ofercie burgery, na które serdecznie zapraszamy. Mamy również tak zwany złocisty napój. Dużo tych litrów w ciągu meczu zakupują nasi kibice? Jeżeli patrząc na litry, no to myślę, że około od 3 do 4 tysięcy przy takim komplecie może być. Tysięcy, tak? Tysięcy. Dobra, to ostatnie moje pytanie. Jaki będzie wynik dzisiejszego spotkania? Dzisiaj 2-0 do przodu. Super, dzięki wielkie. Dzięki. Nie wiem, czy przedstawiać, bo chyba nie trzeba, ale przedstawię. Michał Żyro, witamy z powrotem na Solskiego. Cześć, cześć. Dobrze tu być z powrotem. Michał, chciałbym Ciebie zapytać, jaki mecz, albo może jaką akcję, jaki moment wspominasz najbardziej z pobytu w Stali Mielec? Jak myślę o Mielcu, to pamiętam mecz w Sosnowcu, który dał nam awans. Strzeliłem tam... który dał nam awans, no cały sezon dał nam awans, ale tam przypieczętowaliśmy jednak tym zwycięstwem już pewną promocję do Ekstraklasy i moje dwie bramki. No ten mecz ostatni też tutaj, bo to już było wielkie święto, wiedzieliśmy, że awansowaliśmy i czeka nas wielka feta, no i sama feta tutaj. Tutaj kawałek jechaliśmy właśnie na stadion i wspominałem tą górę, już nie pamiętam dokładnie jak się nazywa tutaj przy parku, gdzie mnóstwo kibiców z miasta działo pojawiło się. Się tak na ulicach Mielca. A kontakt z kim utrzymujesz z naszej drużyny? Pewnie Doman Getek? Tak, z Domanem rozmawialiśmy i to w takich też złych momentach, gdy miał kontuzję. Maciek chwilę miał taki kłopot zdrowotny, jakoś tam chciałem mu pomóc i pomagałem mu pod tym względem. To jeszcze na koniec pytanie, gdzie jest większa adrenalina? Na murawie, czy jednak z mikrofonem? Wiesz co, staram się wybierać takie miejsca pracy, żebym się za bardzo nie stresował i żeby to była taka przyjemna praca, więc podjąłem tutaj decyzję o zakończeniu kariery i ten tutaj praca w Canal Plus również sprawia mi dużą radość. Nie mam takiej jakiejś większej presji, bo lubię to, co robię i sprawia mi to, tak jak mówię, radość. Więc myślę, że częściej jak nie grałem, to bardziej czułem się zdenerwowany i byłem pod presją, gdy jednak z ławki oglądasz spotkania, czy na trybunach, a nie będąc na boisku, czy jako ekspert w telewizji. To jeszcze ostatnie pytanie. Wiem, że niewygodne, ale dzisiejszy wynik meczu? No na pewno ciężkie spotkanie dla Stali, bo Lech jest naprawdę rozpędzony. Miałem przyjemność oglądania na żywo tą drużynę i grają bardzo dobrze, więc zobaczymy. Tutaj nie gra się też łatwo. Wiem, rozmawiałem jeszcze ze swoim bratem również, który jak wiecie, graliśmy tutaj razem w Mielcu. Grali pierwszą kolejkę na Stali, było naprawdę trudno i drużynom, które tu przyjeżdżają, no to jest ciężkie zadanie tutaj grać. Super, dziękuję Ci bardzo. Super, dzięki.
Dzień dobry, witam pana serdecznie na Solskiego. Dzisiaj nie będzie pytania, a raczej taka teza. Mam prośbę, żebyś mi na nią odpowiedział i wytłumaczył naszym widzom, dlaczego taką tezę może rzuciłem, jeśli będziesz wiedział oczywiście. Michał Mitrut tworzył najlepsze ściągawki w szkole. Dementuję, Michał Mitrut był zawsze wzorowym uczniem. Mam nadzieję, że moje nauczycielki to oglądają i to potwierdzą w komentarzach, bo Michał Mitrut nigdy niczego w życiu nie ściągnął. Ale mamy taką karteczkę, czy ty masz taką karteczkę, gdzie tam masz takim małym druczkiem wypisane bardzo fajne ciekawostki. Tak, to prawda. Moje notatki składają się z 40 tysięcy znaków. Chyba nawet moja praca licencjacka nie była tak obszerna. To jest mój minus. Muszę pracować nad tym, żeby tych informacji było mniej. Zwłaszcza, że podczas meczu w ogóle z tych informacji nie korzystam. Ale tak, już się nauczyłem, że notatki muszą być napakowane jak kabanos i dlatego Arial 5 to jest ta czcionka, z której korzystam. Uwierzcie mi, normalny człowiek nie jest w stanie tego rozczytać. To ostatnie pytanie. Przed tobą zapracowany weekend. Nie tylko piłka, ale i żużel. O, zdecydowanie. Gdzie są większe emocje, większa adrenalina? Na żużlu czy piłka nożna? Zależy kto pyta. Jak pytają mnie w Grudziądzu na żużlu, to odpowiadam, że w Grudziądzu na żużlu. A jak pytają mnie w Przysolskiego w Mielcu, to odpowiadam, że nigdzie nie bawię się tak dobrze jak w Przysolskiego w Mielcu. Perfekcyjna odpowiedź. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Był już jeden Michał, był już drugi Michał. Czas na trzeciego Michała. Dzień dobry, z nami Michał Trela. Dzień dobry. Michał, chciałbym cię zapytać na początek o wyjściowy skład. Jakieś zaskoczenia według ciebie? No zaskoczyło mnie, że Adrian Bukowski gra w pierwszym składzie, to znaczy dawał dobre zmiany wcześniej, natomiast o ile Rawę Asayaga trochę się spodziewałem, no to decyzja z Bukowskim jest odważna i ciekawe jakie będą efekty. Zapytam jeszcze o zawodnika, który jest dobrze znany w Mielcu, Bartosz Mrozek, powołany do reprezentacji. Jak byś to ocenił, spodziewałeś się tego może? Nie spodziewałem się, mimo że Mrozek bardzo dobrze się rozwija, zaczął już w Stali Mielec pokazywać potencjał, w Lechu tylko to potwierdza. Początek sezonu ma bardzo dobry, no ale mimo wszystko konkurencja w naszej bramce reprezentacyjnej jest tak duża, że przy choćby niepowołanym Kamilu Grabarze z Wolfsburga nie spodziewałem się Mrozka, ale to ciekawe, na pewno będzie dla niego pojechać zobaczyć. Też na koniec zapytam, bo my się często widzimy w Mielcu. Rozumiem, że masz karnet z Kanal Plusa na Solskiego 1. A właśnie nie mam, gdzieś mi wygasł, bo pierwszy raz jestem w tym sezonie, a w poprzednim też nie byłem w ostatnich kolejkach, więc chyba najdłuższa przerwa, odkąd jestem w Kanal Plus, no ale mam nadzieję, że teraz już będę regularnie. Super, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Dzień dobry, wraz z nami Angelika, człowiek, który rządzi social mediami Ekstraklasy. Witam na Solskiego. No cześć. Chciałem się ciebie zapytać, co my sobie możemy w tych social mediach Ekstraklasy zobaczyć? Wszystko, wszystko o was, wszystko o wszystkich klubach. Także staramy się coraz nowe rzeczy wprowadzać, informować o wszystkim, angażować widzów. Zapytam się jeszcze o jedną rzecz. Na TikToku, waszym ekstraklasowym oficjalnym, była asysta Alvisa Jałzemsa z meczu z Pogonią Szczecin. No i tam były milionowe wyświetlenia. Tak. Czy to jest dalej rekordowy filmik? Tak, zdecydowanie 16 milionów. Dalej jest, nawet chyba więcej. To jest zdecydowanie nasz najlepszy filmik na TikToku, także wszyscy o niego za granicą pytają, chcą go dostać i udostępniać od nas. Także jest głośno w Stali Mielec, było głośno w tamtym sezonie. To jeszcze ostatnie pytanie. Może trochę takie zdradzimy zakulisowe. Zanim Ekstraklasa ogłosi terminarz kolejki, to jest taka osoba, ponoć taka Angelika, która tajniasko informuje wszystkich, że uwaga, uwaga, proszę być przygotowanym za 15 minut, bo będzie terminarz. Prawda czy nieprawda? Tak, z 15-minutowym wyprzedzeniem tak. Okej, okay, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Każdy z nas popatrzy w lustro i sobie odpowie na pytanie, czy jestem w stanie poradzić sobie w tej lidze. I jestem przekonany, że każdy z nas niech uwierzy w siebie, niech uwierzy w swoje umiejętności, bo każdy z nas je ma. I obojętnie, czy to jest panowie Lech czy Legia, jesteśmy w stanie wygrać z każdym w tej lidze. Nie ma znaczenia. Jak będziemy zespołem, monolitem, panowie, a u siebie...
Jesteśmy mocni, panowie. I ja głęboko wierzę w to, że dzisiaj wyjdziemy i to pokażemy i wygramy ten mecz, panowie. Dawaj! Kto wygra mecz?
11, Dawid Kasz. Michał Lizak.